Wiesz, jak on miał na imię? Fabian Meyer. A ja jestem Hubert Rake, koroner. Przyszedłem wykonać autopsję, ale widzę, że mnie wyręczyłeś, Joachimie. Jak zawsze, pchasz się gdzie nie trzeba i wciągasz w kłopoty innych. Kto to jest? Student z Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Mam do ciebie parę pytań. Przeszukałeś Fabiana? No rzuciłem okiem, co mam po kieszeniach, żeby się nie zmarnowało. Mówiąc wprost, okradasz trupy. Mówiąc wprost, chuj ci do tego. Co, podatki będziesz mi naliczał? Paszał won, mutant! Przyjrzałem się waszym rzeźbom. No i? Prawda, że jak żywe? Zwłaszcza kobiety. Nie widziałem jeszcze Melity, ale z takim biustem. A no, to sprawka Fabiana. Mówiłem mu, bracik, z takim cycem to by jej zaraz w krzyżu dupło. Weź go trochę zmniejsz. A on, że takie się dobrze sprzedają i co ja tam wiem? No i sprzedawały się. Aż któregoś razu na kazaniu w świątyni powiedzieli, że kto kupuje bożki u nieludzi Meyerów, grzeszy po dwakroć jako heretyk i jako lubieżnik. No i skończyło się. Cezar Bilzen! A pamiętasz jeszcze kłótnię o tytuł Króla Pontaru? Szczupak jest królem Pontaru. No widzisz, a ja przyszedłem namówić cię na Suma. I to nie z pustymi rękami. A to kto? To jest Geralt. A czy Geralt wędkuje? Tak, ostatnio złapałem na rusówkę takiego konia. Pontarze? A tak. Na trzeźwo nie dam rady słuchać tych farmazonów. Zapraszam. No i co z tego, że sandacz częściej bierze, skoro smakuje jak gówno w mydlinach? Bo taki z ciebie kucharz jak z koziej życi klarne. Ja uważasz, zeszłą razą wziąłem świeżego tymianku? I smakował jak tymianek z gównem. Widzę, że rytuał jeszcze trwa. Herald! Mówiłem ci, przeszasz! Tylko druidzi wewnętrznego kręgu. Kręgu sręgu. Tyle się chłopak nabiegał, a ty jeszcze byś go po kątach rozstawiał? No dobrze, Herald. Dalej, szanuję. I zaczynamy nauki. Nauka przy butelce. To lubię. Aha! Ja to nazywam metodą aktywizująco-asymilacyjną. Wpierw się aktywizujesz, a potem asymilujesz. No siadaj. Zacznijmy od przyswajania toksyn. Tu, rozumiesz? Praktyka czyni mistrzem. W takim razie mam już niejaką wprawę. Aj, ty łatwiej opanujesz moje szakretne metody. Zobacz. Bierzesz eliksir? Ilu! Pozwólcie, że przedstawię wam Geralta z Rivii, Wiedźmina. A to Jarlowy, Donaran Hindar i Lugos zwany Szalonym. Nazwanie Lugosa Szalonym jest obrazą szaleńców. To zwykły zjeb. Nazwij mnie jeszcze raz zjebem, a oderżnę ci łeb, nasadzę na żerć, a dziurę w szyi zaleję szczynami. Dosyć! Czas to rozstrzygnąć. Tu i teraz! Aleś mnie przestraszył, zesrałem się w spodnie. Uważaj, bo się pokaleczysz pizdą. Nie boję się ciebie, Donar. Niebawem przypłynę, wychędożę kapłanki, nabiję się z twojego kubka i nasram na twój stół. Wyczekuj mnie. Dobra, to słuchajcie, zasubskrybujcie kanał Bartka. Bardzo serdecznie polecam. Cybermarion.